Cześć moi kochani, witam Was na kanale Simomania i witam Was w serii Tworzymy awatarów znanych ludzi, youtuberów i postaci. Tak, dawno nie nagrywałam, ale postanowiłam, że wrócę do tej serii, ponieważ muszę nagrać, właściwie stworzyć Natalię Smykałę. Ona wcześniej prowadziła troszeczkę pod inną nazwą swój kanał na YouTubie, to będzie właściwie youtuberka, jest ona nastolatką. Tutaj właśnie muszę zmienić, że tak, ona jest nastolatką. Powiem tak, jeśli chodzi o cechy i aspiracje, w ogóle nie wiem, co mam wybrać, ponieważ nie znam Natalii na tyle, żeby mogła coś wybrać, ale myślę, że wybiorę jej, że jest przyjaciółką świata, jest kreatywna i jest wesoła. I to jej wybiorę, a jeśli chodzi, tak, zdjęcia na pewno nie dołączę tutaj, chociaż Natalia mi wysłała zdjęcie, nie pamiętam, czy mogę go wykorzystać, czy nie, akurat czy mogę go upublicznić, tak? Nie mam tego w mailu, więc nie pamiętam, nie upublicznię, ale dam Wam link do jej kanału i będziecie mogli po prostu sprawdzić, czy to, co stworzyłam, jest odzwierciedleniem rzeczywistości, czy jednak się troszeczkę pomyliłam. Powiem, że tutaj bardziej będę chyba się opierać głównie na tym, co nam proponuje gra. Z włosów chyba będę korzystać właśnie z modów. To, co z modów wykorzystam, postaram się w opisie w filmiku wszystkie właśnie linki, jak zawsze, Wam udostępnić. Dobra, moi kochani, ja się biorę do tworzenia i widzimy i słyszymy się po krótkiej przerwie. Tak prezentuje się nasza Natalia. Tak ją stworzyłam, mam nadzieję, że jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Tak, jeśli chodzi o strój, to właśnie nie wiem, czy Natalia mi kiedyś pisała właśnie, że jeśli chodzi o kolor, to różowy i adidasy. Nie mogę znaleźć w ogóle, nie mogę znaleźć akurat tych wiadomości. Mówię, na Facebooku mam tyle wiadomości, że nie mogę po prostu dotrzeć do tego wszystkiego. I tak, no chyba na Snapchacie widziałam ją w kurtce jeansowej. Nie wiem, jaki dół miała, bo tylko była góra widoczna. Większość to w koszulkach, właśnie w shortach, chyba w koszulce mi jakieś czarne chyba wysłała zdjęcie. Powiem, że trochę inaczej wygląda na zdjęciach, a jak patrzyłam na kanał, to ona jest taka bardziej, ma pełniejszą buzię. I tak postanowiłam jej trochę zaokrąglić. Chociaż na zdjęciu miała taką bardziej wyciągniętą, no ale nie chcę, żebyście powiedzieli, bo fakt, że wy nie będziecie widzieli tego zdjęcia, co ja tworzyłam, tylko właśnie będziecie porównywali do kanału. Tak, i tak się prezentuje, to jest strój codzienny. Jeśli chodzi o oficjalny, to właśnie takie sukienerce. Mi się podoba, powiem, że nigdzie ją nie malowałam, ponieważ Natalia ma 12,5 lat, tak, prawie 13, więc nie maluje się. Jest nastolatką. Sportowy. Tak, i tutaj uczesałam chyba na którymś filmiku jakimś. Właśnie też miała tak właśnie zaczesane włosy, więc wiedziałam, że ją uczeszę. Ich była chyba w dwóch kilkach. Dwóch warkoczach, przepraszam. Ale nie mam takich warkoczy długich, żebym mogła. Tak, mam inne i właśnie nie pasuje właśnie mi do tego wszystkiego. To jest strój sportowy. Tak ją ubrałam. Mogłabym tu dać jakieś podklonówki. Może jeszcze. Chociaż powiem, że nie mam zielonego pojęcia, czy tak nie chcę tutaj przedobrzyć. Nie, no to nie, przepraszam. Może, nie wiem, jasne. O, tych będzie fajnie wyglądało lepiej. Może w białych. O, fajnie wygląda, nie? Nie, mi się podoba. Tak ją zostawię. No zawsze możecie oczywiście wszystko pozmieniać. Ja tu w większości starałam się właśnie z gry dać. Tu jest do, do snu piżama. Tak, z króliczkami. Kiedyś nazywam je kociakami. Ale wiecie, króliki, kociaki, wszystkie zwierzaki, nie? Tak, nigdzie ją nie maluję. Właśnie te rzęsy dałam praktycznie, a tutaj dałam chyba jeszcze, dodałam skina.
tak, ten skin tak mi właśnie całkiem inaczej rozświetlił tą twarz, co to inaczej wygląda. Imprezowy, dał ją w takiej fajnej sukieneczce i ta sukienka jest właśnie z modów i pomalowałam jej paznokcie. Bo widziałam, że Natalia też tam od czasu do czasu ma pomalowane paznokcie właśnie na swoim kanale. I do pływania taki strój właśnie z gry, właściwie propozycja z gry. Dobra, moi kochani, link w opisie pod filmikiem będziecie mieli do kanału. Mody postaram się Wam też w opisie pod filmikiem udostępnić wszystkie. Czekam na Wasze komentarze. Do kolejnego odcinka. Cześć, papa! Pa.